Witam Cię w 11 dniu naszego wyzwania medytacyjnego Chopra Sender. Wszechświat to elegancko zaaranżowana symfonia, kiedy nasze ciało i umysł gra koncert wraz z Wszechświatem. Wówczas wszystko jest spontaniczne i dzieje się bez wysiłku, a obfitość Wszechświata przepływa przez nas w radosnej ekstazie. To jest esencja prawa najmniejszego wysiłku. Ufając, że wszystko we Wszechświecie jest takie, jak powinno być, w doskonałej harmonii. Wiedząc to, tańczymy do rytmu kosmosu. Żyjąc w komforcie, łatwości, uwalniając przekonanie, że obfitość jest rezultatem walki, prawo najmniejszego wysiłku mówi nam, że mamy robić mniej, a osiągać więcej. Najpierw jednak musimy praktykować akceptację. Im chętniej i łatwiej będziesz akceptować okoliczności Twojego życia, takie jakie są właśnie w tym momencie, tym łatwiejsze stawać się będzie Twoje życie. Kiedy walczysz z chwilą obecną, walczysz właściwie przeciwko całemu Wszechświatowi. Mając intencję zmiany swojego życia w jakimś aspekcie, akceptuj je takim, jaki jest właśnie teraz. Daje Ci to najlepszą pozycję do osiągnięcia swoich celów. Wszyscy słyszeliśmy i znamy powiedzenie: bez pracy nie ma kołaczy, że musimy ciężko pracować, aby osiągnąć w życiu to, czego chcemy. Jednak prawo najmniejszego wysiłku uczy nas, że kiedy działamy w zgodzie z naturą, ugruntowany w wiedzy o swoim prawdziwym ja i motywowany przez miłość, możemy z łatwością i bez wysiłku kreować sukces i powodzenie, którego pragniemy. Dzisiaj do praktyki włączamy prawo najmniejszego wysiłku. Zaakceptuj wszystkich ludzi i okoliczności w swoim życiu dokładnie takimi, jakimi są. Weź odpowiedzialność za swoje życie bez obwiniania siebie. Wiedząc, że wszystko jest takie, jakie powinno być, praktykując odpuszczanie i zrezygnowanie z potrzeby przekonania innych do Twojego punktu widzenia. Przygotowując się do wspólnej medytacji, powróćmy naszą intencją do dzisiejszej centrującej myśli. Oczekuję i akceptuję obfitość płynącą do mnie swobodnie i z łatwością. Oczekuję i akceptuję obfitość płynącą do mnie swobodnie i z łatwością. Oczekuję i akceptuję obfitość płynącą do mnie swobodnie i z łatwością. Zacznijmy. Proszę, znajdź wygodną pozycję, umieszczając ręce na udach. Delikatnie zamknij oczy. W tym momencie wejdź do swego wnętrza, do tego miejsca wewnętrznej ciszy, gdzie doświadczamy połączenia z wyższym ja. Puść wszystkie myśli. Zacznij obserwować swój oddech. Wdech i wydech. Z każdym wdechem i wydechem pozwalaj sobie rozluźniać się jeszcze bardziej.
czuć się wygodnie, być coraz bardziej w spokoju. Łagodnie wprowadzaj mantrę z sanskrytu. Powtarzaj mentalnie i pozwalaj jej płynąć bez wysiłku i z łatwością. Om Daksham Nama. Om Daksham Nama. Moje działania przynoszą maksymalne korzyści przy minimalnym wysiłku. Om Daksham Nama. Om Daksham Nama. Om Daksham Nama. Jeśli w jakimkolwiek momencie rozproszą Cię myśli, odczucia w ciele czy hałas otoczenia, po prostu intencją powróć do mentalnego powtarzania mantry. Om Daksham Nama. Proszę, kontynuuj medytację, a ja czuwam nad czasem. Om Daksham Nama. Om Daksham Nama. Om Daksham Nama. Om
powtórzyć mantrę mentalnie. Proszę, wróć ze świadomością do ciała. Daj sobie chwilę na odpoczynek, robiąc głębokie i spokojne wdechy i wydechy. Kiedy poczujesz, że jesteś gotowy, łagodnie otwórz oczy. Dalej w ciągu dnia pamiętaj o poczuciu łatwości, braku wysiłku, przypominając sobie dzisiejszą centrującą myśl. Oczekuję i akceptuję obfitość płynącą do mnie swobodnie i z łatwością. Oczekuję i akceptuję obfitość płynącą do